Tactical options available. Gra na tej mapie parę razy. O kurwa, to przez Pyro zmienione. Znaczy... Map by Reed, music fixed by Pyro. Okej. Okay. Czy mamy polski akcent? Dobra, już jadę, coś tu zająć. Mówię, mapka sztos do walki pojazdami lekkimi, ale no jak mają wyrzutnie rakiet, no to... Długo się nie... Już tam kurwa dotarł? Ja pierdolę, szybko. Chodź o nim. Ale mi wypierdol. Ej, już jedzie ty chyba. Skąd tu? Nie, no. No to jest ten no. Dawaj. O, tam praki przychodzą. Ty, dawaj ci tu obrzydło. Nie rozpierdol. Burki szeregowych polek. Dobra, pasta wyeliminowane. Ale już on kupił wyrzutnie rakiet. Jak tylko. No już kupił na pewno. Znam go. Też wybuch, no kurka. Z kim tam się bijecie? Nie wiem. Co to jest? To jest spaghetti. Środki. Sobie ty rusek? Tak. Okej. Pasta. Podjeżdżają do naszej tej. Uciek za ten, bierze antenę. Oko, wychodzę z prawej. Zderwałem mocno. Dobra, żyję. Próbuję go zeskanować, gdzie jest. Muszę coś jedną rzecz sprawdzić. Kurwa, nie odboi się. Nie całuj. A kurwa do mnie strzał. No hej. Siemanko. To tam. Kryzysa gramy. Jadę na chwilę. Kurka, przeżył. Teraz już było 22, pewnie. Słucham? Pojedziesz na event, wracając było 22. Nie, nie idę, za późno dla mnie. Okej.
Tales of Valor, The Company of Heroes, pisałem się o tym. No super. Masz dodatkowe tam pojazdy. Czekaj, co? Event jest teraz? No bo nie wiem, czy jest 22, nawet nie widzę, która godzina. No powinno być 22. Pasta wyeliminowane. Kurwa, wyjechało. Szeregowy też. A ten kur... No. To jest... No i dobrze, ci chuju. Dobrze, ładnie. Taki nudziarz. Dobra, na szczęście jednak nie. Jednak event jest za godzinę. A co, bałeś się, że twórca zmienił decyzję i nagle wtedy zaczął? Nie, bo dzisiaj zastępuje go inny admin i bałem się, że przedwcześnie zaczął. Że wiesz, że się spóźni. Dzisiaj jak graliśmy ze Figrekiem i Azdem, to trochę rozpierdział był. Wszedłem do stopnia generała, co mi się rzadko zdarza. Pokazuje mi, że 7 minut nie będzie mapę pobierać, no okej. A pierdolę, idę. Dobra, idę do was, koniec. Trzech po zjebu! Trzech po zjebu! No porka widzę. Nie no, ja tam idę do Korei chyba, bo jednak nie chcę być w teamie ze Spaghetti, nie lubię go. Nie będzie z nim w teamie, tylko musimy na też matno pobrać. Nie będzie okay. Z nim w teamie, bo jest na równo 4x4. Za często skanuje i wie gdzie ten. Prawda. I gra na niższych ustawieniach, mi się wydaje. Przełącza się. Bo jak on nagrywa, to tylko 5 minut. Niby kosi, a nagrywa tylko jakieś dziwne, mało istotne. Te. Uciekł. Jest na drodze. Przed nami, w stronę ich bazy. Tam, gdzie nasze punkty energetyczne, które jest przy... Don't. We need a
Co to było za... Gdzie ta kurwa jest? Po prawej. Pod tą... On strasznie... Mówię ci, no on przez krzaki tak skanuje, no mówię, on gra niż w ustawieniach, widzi więcej. Tak jak ale skąd, że ja muszę grać na niego. Musisz, tak? A on nie musi. Bo on przełącza się, więc... Powiem ci, że najniższe opcje graficzne przydają się, kiedy szukasz snajperów helikopterem, co dzisiaj udowodniłem, jak graliśmy. Jezus Maria, on ma... Dzisiaj strasznie strzelica tymi snajperami. Już chyba z 12 snajperów zabiłem helikopterem samym, a reszta to było jakieś tam przypadkowe. No, czekaj, bo to jakiś nasz Polak rodak zajął bunker koło nas. Ciekawe, czy tam Trunsalat ma zamiar w ogóle wrócić do tej gry. A też muszę przyznać, że teraz Toxic City jest bardziej grywalne. I nie takie toksyczne, jak to miałoby w zwyczaju. No nie wiem. Pod tym względem się nie mogę zgodzić. Kiedy ja widzę spaghettiego, to jestem toksyczny. Przeszedłem te dwie kampanie z trzech, są tam w Heroes, na tym Tales of Valor. Te ze spadochroniarzami i z progiem. Śmieszne w sumie. Fajne na swój sposób, tylko bardzo krótkie. Ale to wiadomo, to miał być mod. Nie dawajcie w inną stronę. Śmieszne. Co? Mówię, śmiesznym easter eggiem jest to, że jak tam oni biorą tego Niemca na przesłuchanie, to on mówi, że nein, i tam mówi, nie otwierajcie lodówki, on mówi, co, otworzysz lodówkę, chcesz jeść? Nie rób tego, i wtedy cały nam wybuch. No. Ja to tylko, jeżeli to przetłumaczę, to jest śmieszne. Dobry jest, 30 zębów. Pfu, popluty kurwa. Powinieneś uruchomić emotkę wstania i na niego naszczać. Dosłownie. To chyba nie było na Toxic City. Tak, na Toxic City było. A, okej. W sumie to by było śmieszne. Ale dzisiaj śmieszne było to, że ja leciałem helikopterem i zahaczyłem w niebie jakiegoś niewidzialnego hitboxa, po czym mój helikopter dachował i oberwałem rakietą. Potem wziąłem wykrzyknik story, akurat był tak, what the hell just happened? Gdzie on jest? W dachu? Na dachu.
helikopter. O, te głupie, głupie krzaki, nic nie widzę. A czołga zrobili. Kurka, za nisko jestem. Potrzebuję lepszej pozycji do snajpienia. No, czołga mają. Pasta? O tam. Nie, szeregowy. Tak, gramy z szeregowym. Ale nie wiem, czy to ten nasz szeregowy. Nie wiem, czy... Wątpię. Wątpię. On by miał po prostu szeregowe wyniki. Kurka, no jak on... No i nie umiał, no i nie... No i nie umiałby pisać. Nie rozwalaj tego. Nie rozwalaj czołgu. Osłaniajcie mnie, naprawiam go. Możesz wejść do niego. Tak, bo nie jestem w bunkrze. We need a radar scan here. Okay. Mapa Rida. Ciekawe. Pasto nie. No da, dołączam. Patrz, jak ciekawa mapa. Bez czołgów, szkoda. Jest czołg. Lekkie. Gdzie? Tylko. A to są lekkie samochody, no mi tak pokazuje. To jest fabryka samochodów, a nie czołgów. Tam się chyba nie dało rekrutować czołgu. No to, to niedawno się da. Co ten Quark właśnie zrobił? Zasadził się. Ej! O! Zaraz, on mnie z karabinu zwykłego pocisnął, czołg? Ej, tak. On ze zwykłego karabinu. Tego z drugiej karabin zwierzeczki, no. Tak. To jest tak. Bez sensu. Na tym wszystkim właśnie. Ale ja do niego strzelałem i mu HP nie spadało. Spada, ale powoli. Idźcie wpływ, to to wymyśl. Znaczy, no to jest akurat spoko, bo z pistoletu dostrzeliłem cały helikopter, nie? Ale no. Już mnie to zaczyna irytować, ten Toxicity, pod tym względem. Naprawdę... Pasta znaczy, to jest... Dzięki temu możesz zastrzelić w to, a nie mam z rakietnicy, tak? To jest akurat spoko. Ale Vito to nie inny czołg. Vito obrywa nawet tylko karabinu. Kurka... Rurka, no... Ale się irytuje, stary. No te spaghetti to my... Już jest słowo tomato. Trzeba się uczyć od lepszy. A wolny ten tak dla beki. Kogo zakłóciłem?
z takiej wysokości się zabiłem. Ta gra naprawdę mnie tak nie lubi. No skąd on do mnie strzela? Tak, on wrog robił taki progres. To mam talent, powinien się zapisać, jak tak kurwa zaczął nauczył się grać. Albo miał kurwa szkolenie u kogoś. A kurwa, u diabła. Nie mamy wizji, to czarny, jeżeli nie możesz nawiązać z nim walki, dawaj nam wizję. Aha, on był za ścianą i jak go trafiłem, nie zaliczył killa, mi się zabił na hita, pięknie. Dawaj chłopie, no kurwa, nie daj się piździe jednej. Och, nareszcie jakiś kill. Spaghetti jedziesz ogiem. Zdjęty snajper na dachu. Zajmijcie ten bunkier, szybko. Gdzie pasta pojechał? A tam pojechał. No ehej, no, nie, no ten bunkier trzeba najpierw zdobyć. Aha. Stierdłucha, tak? Fajnie leżysz. Nie zdali. Skąd do mnie strzela? Z góry. Wizje, wizje, panowie. No to następny razem kupię. Ten radar. Musimy też minę postawić, żeby nie mieli żadnych korzyści z pojazdów. Trzeba zdobyć bunkier, to jest priorytet. No oni już tu są w środku, no. No wiem. Jak oni się tak szybko Ogólnie respawn jest stosunkowo za szybki, no 4. Właśnie ja tak szybko się nie respię, ja tego nie rozumiem. Mam pomysł, możemy spróbować na nas zakłócającym, nie? Ale mam w sumie pomysł, który może się udać. Na nas zakłócający, a potem żeby kasteria zapalający. Mówisz mu zabitych, fajnie, mam. Pasta, kurwa. 50 kili, 14 dead. No kurwa, wstyd, że mi jadłem. Nie chuja, nie chuja. Nie, to jest kurwa. Ja pamiętam, jak on rok temu był beznadziejny. On naprawdę dostał jakieś odpały. No, gra za szybko, kurwa. No, ja radar i cooldown. Chyba ktoś jedzie. Aha, cooldown jest teraz nagle. Od kiedy kurwa nagle zrobili cooldown? Chyba jak pasta włączył. Strzelam, że pasta ma więcej możliwości jako moderator niż ja jako moderatorem byłem. Ej, idźcie w chuj. O kurde. No muszę przyznać, że mu wyrąbałem. Ale tu jest Claymore. Fajny bunkier, bo. No wiem, bunkiem zajęli przy proto. Nie no, ale jak po jedynkę nie zdobędę tego bunkra. Chociaż taktyka zapalająca i nano zakłócający bardzo dobrze działa, muszę wam powiedzieć.
Ale nie podobam się to, że to jest tylko jedna fabryka pojazdów. O cholera! Cała trójca wszechmogąca się tu zrespiła. Zakłócają sam wolną, uwaga. Aha, mnie też to walnął, ale to ma dystans duży. No jak? Ej, no nie. Ej, naprawdę, on żart. Tak musimy claymory im rozstawić. Ale nie, no to mówię, że to jest jakieś rzad pod względem damage'a. No mam FY zapalającą i on do... i go nie zabiłem, nie? Bo dłużej respawn, spawna mają dłużej. Musiał przełączyć na tryb na przykład maskowania, super siły speeda, żeby mi zresetowało to szybko. O kurwa, dwa punktów przejechałem. No kurwa, no pasta zabrał nam ten. No zabrał nam punkt. Na pewno. Bo jego w ogóle nie było. Dobra, ja im zabiorę proto. Będę nagrywam, będę to wycinał z moim rąbanym głosem. No ej! Wyzywamy do Crick City, tak by nas mój odcinek. Kurwa, to jest kolejna mina, no. I się potem dziwię, czy ja chodzę na piechotę, kurwa, albo rowerem. Spróbuję za spróbuję jako snajper, co? To jakaś fajna pozycja by się przydała do snajpienia. Pojedź tu proto, zajmij. Mogę spróbować. Ale właśnie wjechałem z drzewa, więc troszkę kłóci się z moimi planami. No to taksówka z resp. Ten już kurwa mrozi. Co jest kurwa agent? Dobra, chodźcie trochę na górną część mapy, niech tam się trochę dzieje walki. Tak i śmiecie wam, nie, rozjedzie. No to oni wtedy będą spamić czołgami, tak? No to niech spamią, ja rozstawię miny na moście. Bunkier, najpierw bunkier, pamiętajcie. Zajmuję, ale tu są min... tak... Oczywiście, że Claymore nie przejmę, bo kurwa... bo po co? Nie wchodź! Jeżeli to te... teraz? Teraz wejdź. Okay. Teraz wejdź, bo Claymore zjął ze zewnątrz. Postawmy tu własne. Bo ja palnikiem mogę zebrać... minę i mam dla siebie i dostaję jeszcze punkt za to. Dobra, skitrałem ładnie twoją minę za beczką. Pójdzie zająć się ten punkt energetyczny po lewej i ja zajmę proto. Czy chcesz odwrotnie? Albo zajmij ten koło nocno. Jeżeli pasta tak dobrze walczy w otwartej przestrzeni, to muszę przyznać, że w chujowo w środku walczy. Aha, autonamierzanie mu nie działa tam, hehe. Wiesz, tutaj jest walka na blisko, on nie ucieknie, nie zrobi kurwa circle jumpa sobie, nie spierdzi. Pamiętaj jak on się dziwnie zachowuje w czołgach. Ja go biję o głowę, że chodzi strzelanie ze snajperki. On tylko ja mówię, pamiętaj jak jego pojazdy się dziwnie zachowują, kiedy trafisz go. Mówiłem. Szczególnie Helka najpiękniejsza. Nie, najlepiej działa czołg. Walniesz i nagle w niewiadomych okolicznościach jego wycieczka obraca się w stronę, z której strzeliłeś. Tak? Nazwałem. Ej, no jak on to? Co? Zabijcie. Co on wiedział, że do niego celuje? No makaroniarz tu idzie, no. Idzie. Zapraszam. Ale nie, dosłownie, jestem na niewidce, wcelowany ze szczytu wieży energetycznej, a on jakieś uniki od razu robi, nie? On z kim się tam nie napierdala przypadkiem? Widzę go. Teraz tak. Ale wcześniej się nie bił.
Między kontenerami. Co? No. Podchodzi do was. Zapraszam. Gdzie ty jesteś, makaronie? Giuseppe. Irytują mnie te kolory VIP-ów, nazwy, bo z taki spaghetti ustawi się fioletowy, a ja jako Dalton mam problem z rozróżnieniem niebieski i fioletowy. I nie wiem, czy to wróg, czy to sojusznik. Z daleka. A gdzie spaghetti nie ma? Spaghetti. Ale miał, nie, on tam jakiś kolorek miał, bo widziałem przed chwilą. No ej, no. Okej, samo go zdjęte. To spróbuję zrobić rambo na fabrykę czołgów. Mamy na Pima. Ale gdzie jest pasta, gdzie siedzi? Wiem, gdzie jesteś, pasto. A ty, ej, jak on to robił? Nie tylko, że on w locie był, to jeszcze mnie prawie trafił. Nie trafił w głowę w locie. Spadając. Z nim jest coś, o nie! To kiedy nam na bazę. Mamy dużo min przeciwpancernych rozstawionych. Na bazę to nam jedą. A bazę nie to walić, tam. Kurde. Baza to tam, wiesz. Ale widzę, że trochę ludzi jest, 5 na 6. On właśnie zginął. Macie radar? Okej, ja mam. Bo za spaghetti będzie chciał infiltrację nam zrobić od dupy stron na pewno. Nie, nie wiem, jak to zabrzmiało. Aha, jest reset, że nie można wziąć radaru przez większość czasu. No dobrze. Nawet ja bym dodał więcej, minutę, bo nie można. Ja w ogóle zrobiłem. Okej, mam full min. Ale robię skan w okolicy. Kurde, patrz! Na radarze ciągnie piota. Kurwa, na pastę. No jak on to zrobił? No nie, no oni, te jednak rakiety to zostały mocno znerwione. A ty używasz speed mode'em? Ale ja to normalnie, wystrzeliłem w niego dwie rakiety, chłop żyje, w tego CKM-istę, ale nagle się odwraca i mnie zabija, nie? Wyrzuty rakiet są useless przeciwko ludziom, a powinien dawno to poprawić. Kurna, ściągnął mi drugi snajper. Na pipe jest ten, super. Ktokolwiek z niego korzysta. Czołg próbuje jechać przy naszej bazie, jedzie do nas. Na ścieżce, no patrz na mapę. Jest czołg. Zajmuję, no Jezu, nie musieliście go teraz zabić. Czołg, on mi się teraz na tym bunkrze, ja go zajmuję. Skąd mieli wiedzieć? O, już słyszę, granat odłamkowy leci, no. No a jak żeby inaczej, strzela ktoś do mnie. Życie. Snajperki. No tak bywa. Taki greka. 8 pocisków w sensie, kurwa. O. No oczywiście, że makaroniarz, no. Mam go dość. To tortellini, kurwa, żre. Ja uważaj, mam zamrażanie. Jaka mam dla niego paczkę, kurwa. Strzelicie. Musimy zobaczyć. Dwóch ich tam jest. Tfu! Zaraz tu pasa, dawajcie mi info, jeżeli będzie ktoś szedł w stronę prototypu, bo ja mam snajperkę. Ej, no!
ten bruch dwa razy dostał ze snajpy i przeżył. No what the fuck? Takie lagi co są? Tak. Lepsze to, że mam lepsze FPS-y niż w Pakety i mnie tak klepie. Dawaj ci to. Weźmiemy drugi punkt. Zajechali. Chcecie jedziemy? No pasta kurwa, tak ja, celnie strzela. Ja jestem na dachu tego, na dachu proto. A wy to ciężarówka, to chyba Quark jedzie. Widzę ciężarówkę taką popierdalającą 100 na godzinę przez mapę. Też wiem, że to Quark jedzie. Son of the bitch. Tak, to jest moje podsumowanie Spaghetti'ego. Chciałem ci rozwalić koło, ale się nie udało. Kurwa, miny koło naszej bazy stawiają. Wiesz co, poczekam tu na ciebie, pójdziemy razem. Tylko wezmę celownik laserowy do snajpy. Mają czołga. Wiesz co, pójdźmy w stronę mostu. Bo o, jedzie, będzie jechał mostem. Na zachód. Mam jedną minę. Który most? Gdzie tu jest most? No powiedziałem, wschód, zachód mapy. Zobacz, po lewo. Jedzie, będzie tam stawiam jedną minę. Ale gdzie, w sensie w wejściu bramy, czy gdzie? Gdzie postawić? Zobaczymy, nie, zobaczymy gdzie on będzie. Na razie najlepiej na wejściu bram, bo wtedy on nie przyjedzie, nie? Mhm. Plecy, jeszcze wjechał. Czyli zresetowali mi minę. Mina ukryta za drzewem, jest perfekcyjna. Gdzie on jest? Na drodze. No. I drugi na drodze, mamy dwóch. Jest jeden. Nie byłeś otoczony. Spotyki. Byłeś otoczony i dalej wyszedł. Zauważyłem. Jedno jest pewne, albo pasta naprawdę ma coś odpornego, albo tak jak my gra z kimś i się komunikuje, bo naprawdę mają... No z nikim nie gra, nie ma przyjaciół. Nic go nie lubi. Nie. Lepiej tylko kurwa cię podsumować. Dobra, wjeżdżaj w minę czołgu, dawaj. Jezu, ten pasta się obrazek pojebany przez chwilę. To już mówiłem. Ja może to zobaczę na nagraniu, bo to było dziwne aż. On, słuchaj, patrzył się w każdą stronę, nagle zaczął do mnie napierdalać. No dawno tak. Nie ma co nie nadążyła. No tak, mówiłem. Tak jest też u niego z czołgami. I oni wjechali w bramę, czy jeszcze nie? Stoję przed bramą. Czyli widzą minę. Nie, to generał Frups, to Polak jest. To jest nowicjusz. Czyli widzą, nie, widzi minę definitywnie, bo wjechałby. Wy przyjęliście czołg? Rozwalony. Mogę mu ukraść, ale no. Nie wiedziałem, czy ten chrup cały nie wbije z powrotem i wtedy zresetuje mi. No nie, zakłócający jakiś lamus wrzuca. Ej, kupujemy zakłócający, napierdalamy w pastę. Dobry pomysł. Jeszcze do tego dawać zapalającą. I granatniki, przecież to będzie takie wiesz, lamo combo. Nie, ja nie gram zapalającą, to jest dla mnie niepisana zasada, żeby nie grać. Ty nie możesz. No, dawaj, robimy lamo combo tylko po to, żeby go wkurzyć i żeby rage-quitował. Nie wątpię, że rage-quituje tak po prostu. Ale żeby się wściekał. Odwaliłem podwójny skok, ciekawe. Żabki! Oj, dobra, sorry. Przecież po tej czapce myślałem, że to on. No, jestem generałem, dlatego mam czapeczkę. To generał ma czapkę, tak? Tak, od okay. Teraz. Fajne, co? No. Oho, co? Ksiąg z czapeczką. Czapką Marines. Czołg? Ok, masz minę, czy nie za bardzo? O, czołg! Czołg, czołg. Wal do niego wszystkim, co masz. Wszystko jest w stanie go rozwalić, wal. A, snajper, no oczywiście. Od tyłu, Quark, pięknie, odwróciliśmy uwagę. Nie, dobrze walczyłeś, wiesz? Bo Quark miał czas, żeby podejść od tyłu. A, ale mnie snajper zdjął.
to weź co, weź minę i zamienuj minę na most, żebyśmy mieli spokój przynajmniej. Most, ta, no spróbuję. No, zaraz oni radar mnie wykryją i będę miał przesrany, wyjdę na tyły. Chyba mają nowy czołg. Chyba tu jadą. Dobra, ja się zaczaję. Ty rozstaw ładnie, to wiesz, tak w samej krawędzi tego mostu. Nie za bardzo, nie wyszło to tak jak chciałem, ale myślę, że są mało widoczne. To kup jeszcze może, na spokojnie. Troszkę daleko. No wiem. Dobra. I potem zajmij punkt energetyczny, żebyśmy mogli trochę mieć energii. Tylko wiecie, ja muszę na 22 być, nie? Dobra, pół godziny. No tak 20 minut jeszcze do ledro. Co to jebło? Słyszę czołg. No, kurwa, ta pasta skanuje za dobrze. Nie no, to jest śmiech na sali. Kurwa mać. On coś ma. Ja to kurwa czuję. Where is he? O, widzę, że Quark moją taktykę robi. To jest spaghetti. Tak. Nie, on definitywnie ma aimbota. Wiesz skąd wiem? Walnąłem do niego ze figreka. Jego wyżyszka od razu się we mnie obróciła. Znaczy wiesz, on może mnie naprawdę... Mam dwa czołgi! Jedziesz z nimi... Nie, bo widzisz? Pięknie, dobra. Brawo, panowie. Polscy saperzy robią robotę. Nie, wnięty ma. Nie, ale szacun... No, snajper do mnie używali, nie? Uważaj, snajper, uważaj. Spoko, to ten daje go tym. Odwrócę uwagę. Aha! Z ataku toną krzaków mnie zabił. Czyli on zaczął grać niskim ustawieniem ten rusek. Bo on był ponad 100 metrów i nie widział przez... Mogę jeszcze jedną minę postawić. Stawię, nie krępuj się. Ty ta snajperka zajebał. Co to jest? Co? A to słyszałem strzał z czołga. Jedne C4 nie rozwali lekkiego czołgu, to jest nie najlepsze. Ruszać mi tej skrzyneczki, ona będzie kamuflować minę. Właśnie mnie zabiła. Moja własna skrzyneczka mnie zabiła.